Jak poderwać dziewczynę, która jest niedostępna? Często mnie o to pytacie, więc nagrywam o tym właśnie ten film. Przede wszystkim, kiedy masz taką sytuację, że spotkałeś się z dziewczyną, a ona nie odpisuje na twoje wiadomości, to nie możesz robić czegoś takiego, że wysyłasz jej ponaglenia, tak? Załóżmy, napisałem jej wiadomość, co porabiasz, nie odpisała, to nie piszę jej kolejnej wiadomości za 15 minut, ponieważ wtedy to ty więcej inwestujesz, a ona w ogóle no nie wkłada żadnej inwestycji do tej relacji znajomości. Więc tutaj się musisz uzbroić w cierpliwość, ponieważ jeśli będziesz za dużo do niej pisał, no to momentalnie ona jeszcze bardziej zamknie się na tą znajomość. Więc ja mam taką zasadę, że kiedy piszę do dziewczyny i ona mi nie odpisuje, to czekam na jej SMS-a. Jeśli ten SMS się nie pojawia w ciągu najbliższej godziny, jednego dnia, no to czekam 3-4 dni albo nawet tydzień i dopiero wtedy do niej piszę. Widzisz, możesz się zapytać, co ci daje ta zasada. No ta zasada mi daje to, że nigdy nie wpadam w pułapkę gościa, który jest zbyt natrętny i który dziewczynie na siłę wchodzi w tyłek, tak? Natomiast jeśli ty wysyłasz jej zbyt dużo SMS-ów, jeszcze wydzwaniasz do niej, jak widzisz, że ona nie odpisuje, no to będziesz się spotykał z tego typu sytuacjami, że dziewczyny w ogóle będą miały cię dość. Cały czas będziesz w takiej sytuacji, że to ty gonisz za dziewczyną, a ona w ogóle nie będzie pokazywać żadnej inicjatywy i generalnie nawet jak ci się uda stworzyć jakąś znajomość, związek, no to tak czy siak dziewczyna często będzie cię miała w dupie, ponieważ to ty zawsze będziesz więcej inwestował niż ona. Oczywiście wiele kobiet na początku jest zamkniętych. To jest normalne, że dużo kobiet udaje niedostępne, ponieważ kobiety często są dużo bardziej doświadczone niż faceci i czekają na to, żeby facet do niej pierwszy napisał, ponieważ uznają to za męskie, tak jak facet ją prowadzi. Natomiast tak jak powiedziałem, nie powinieneś za dużo do niej pisać. I naprawdę powinieneś też zwrócić uwagę na ten moment, kiedy ci ona nie odpisuje na SMS-a. Bo pisanie wtedy jej kolejnego SMS-a zaraz po tym albo dzwonienie to jest coś naprawdę niedobrego. To często powoduje, że nie zdajesz tego testu dziewczyny na faceta, który jest świadomy swojej wartości. No i kontakt z dziewczyną się urywa, tak? Co ja bym ci zaproponował, bo pewnie teraz sobie myślisz, no dobra, mam jej już nie pisać kolejnego SMS-a, jak ona nie reaguje fajnie, jak nie odpisuje. Co w takim razie zrobić? Widzisz, ja przez lata działając, podrywając dziewczyny, nauczyłem się tego, żeby właśnie generować emocje w dziewczynach. Nauczyłem się tego, jak generować emocje w dziewczynach. I ja raz miałem taką sytuację właśnie, że poznałem dziewczynę w klubie. No ona mi nie odpisała na drugi dzień SMS-a, nie pisałem wtedy oczywiście kolejnego SMS-a, tylko poczekałem 7 dni. Co mi dało to 7 dni? No przede wszystkim, ona widziała, że nie jestem natrętny, że nie jestem zdesperowany. No i miała też czas zapomnieć o tym, dlaczego mi nie odpisała. I wtedy właśnie, jak miałem tą sytuację z tą dziewczyną, to po 7 dniach napisałem jej SMS-a, cześć, stoję u ciebie pod drzwiami. Efekt był taki, że odpisałem praktycznie w 5 sekund. Dlaczego? Bo to było dla niej zaskoczenie. Ona się w ogóle tego nie spodziewała. No i oczywiście w ten sposób także wywołałem emocje. I ty też powinieneś tak robić, jeśli chcesz zdobywać te niedostępne dziewczyny. Nie poddawaj się od razu, ale też nie bądź upierdliwy, bo dużo lepiej jak ty nie odpiszesz dziewczynie na SMS-a, niż jak ty jej za dużo piszesz. Częstym takim błędem też na początku jest to, jak wydzwaniasz zbyt dużo do dziewczyny. Załóżmy, złapałeś z nią kontakt, nawet ona ci nie odpisuje na SMS-y, a ty dzwonisz do niej codziennie wieczorem. Wtedy zainteresowanie dziewczyny wygasa. Dlaczego? No bo facet traci tą nutę nieprzewidywalności, traci ten urok tajemniczego nieznajomego, o którym ona może myśleć. I to jest bardzo istotne na początku, żeby właśnie działać w taki sposób z kobietą, że pobudzasz ją do myślenia, że ona się zastanawia nad tym, czy ty ją lubisz, czy ty się jeszcze z nią spotkasz. Więc podsumowując to krótkie wideo, jeśli masz taką sytuację, że dziewczyna jest niedostępna, to nie pisz jej na siłę zbyt dużo wiadomości. Raczej staraj się to robić w taki sposób, że napisałeś jej jakąś wiadomość i jak ona nie jest responsywna, jak nie odpisuje, to poczekaj. 5 dni, 7 dni, też mogą to być 4 dni. No i wtedy postaraj się zaskoczyć. Tak jak mówiłem, ja raz dziewczynie napisałem SMS-a, cześć, stoję u ciebie pod drzwiami, ona była zaskoczona, oczywiście zareagowała na to emocjami, ale też możesz zaskakiwać dziewczyny w zupełnie inny sposób. Możesz do nich zadzwonić w środku nocy, możesz jej napisać SMS-a w środku nocy. No oczywiście teraz sobie możesz pomyśleć, no co ten koleś tutaj opowiada, tak? Ja mam ją obudzić w środku nocy. To ci się może wydawać głupie, ale ja ci powiem tak, kobiety też nie są logiczne. I moim zdaniem kobieta
często woli być zaskoczona przez faceta, niż prowadzona w taki nudny i przewidywalny sposób. Ponieważ zauważ, że jeśli ona się nie odpisze na te pierwsze SMS-y, to potem jeśli będziesz dalej do niej pisał, no to też jest mała szansa, że będzie odpisywać, tak? Poza tym powinieneś też tutaj zwrócić uwagę na taki aspekt, dlaczego ona jest niedostępna, dlaczego ona tak bardzo się nie chce odpisać na tą wiadomość. Może ta dziewczyna ma chłopaka, może jest szczęśliwie zakochana i ci o tym mówiła, a ty sobie po prostu coś ubzdurałeś i wysyłasz do niej 15 SMS-ów. Czegoś takiego trzeba się wyzbyć. Ja często nawet jak spotykałem się z dziewczynami w luźnych relacjach, to jak widziałem, że dziewczyna chce czegoś więcej i poznała kogoś, no to nie wydzwaniałem do niej jak świr, nie wypisywałem jej zbyt dużo SMS-ów, tylko załóżmy czekałem, aż znowu ta dziewczyna będzie wolna. Ponieważ tak jak mówię, to wszystko, o czym tutaj powiedziałem w tym wideo, zabija atrakcyjność, taka desperacja i próba umówienia spotkania na siłę. Pamiętaj, że jeśli chcesz uwieść kobietę, a nie siebie, no to powinieneś właśnie powodować emocje u kobiety, a potem czekać, aż ona sama zacznie być na to responsywna, aż sama zacznie do ciebie pisać. W ten sposób zawsze będziesz pobudzał z czasem dziewczynę do myślenia. Oczywiście to w teorii tak wszystko fajnie brzmi, ja ci tutaj ładnie to wszystko opowiedziałem, natomiast w praktyce to często jest tak, że robisz jedno podejście do dziewczyny, nie wychodzi. Ona znowu wróciła do byłego, tak? Czekasz pół roku, starasz się znowu odnowić ten kontakt, nie wyszło. No i załóżmy, po roku się udaje, po półtora roku się udaje, czasami się udaje po dwóch latach. Miałem takie sytuacje, że dopiero zacząłem, dziewczyna pękła, spotkała się ze mną i potem powiedziała mi, że spotkała się właśnie tylko i dlatego, że byłem zajebiście wytrwały, że nie byłem nachalny, no i przeczekałem ten okres, kiedy ona właśnie nie mogła się spotykać. Właśnie częstym błędem, jaki robią faceci wtedy, kiedy dziewczyna jest niedostępna, jest to, że też często wybuchają gniewem, agresją, piszą dziewczynie różnego rodzaju wulgaryzmy. Dla przykładu może miałeś sytuację, że dziewczyna ci nie odpisywała, ty jej pocisnąłeś, napisałeś jej, ja już się z tobą więcej nie będę spotykał, ty jesteś głupia. Jak coś takiego napiszesz, to reakcja dziewczyny nie będzie dobra. Ty ją starasz się logicznie przekonać wtedy do spotykania się z tobą. To musi wszystko wyjść od niej. Tak samo jak napiszesz dziewczynie, wiesz co, lecisz w kulki, nie podoba mi się to, że w ogóle do mnie nie piszesz, chyba nie jesteś dziewczyną w moim typie, tak? No i wtedy też, po co jej to piszesz? Myślisz, że przekonasz ją do siebie logicznie? Oczywiście, jak jesteś w stałym związku, dziewczyna jest zakochana w tobie, to tego typu teksty mogą przejść, ponieważ ona jej będzie zależało, natomiast na początku to jest totalny bezsens, żeby grozić dziewczynie w jakiś tam sposób za pomocą wulgaryzmów, czy żeby jej pisać, że czy żeby ją opierdalać za to, że się nie odpisuje na SMS-a. To ci nic nie da, to tylko pogorszy sytuację, bo tak jak powiedziałem, udana relacja z kobietą polega na tym, żeby to dwie strony inwestowały. Jak ty piszesz SMS-y i ona odpisuje, to wszystko jest fajnie. Jak ona więcej pisze SMS-ów od ciebie, to jest jeszcze lepiej, ponieważ zauważ, że ona wtedy dużo więcej inwestuje w całą znajomość. Ja jeszcze często robiłem tego typu triki z dziewczyną, że jak już mi się udało odzyskać jej zaangażowanie w rozmowę, to nie pokazywałem też dużo zainteresowania od siebie, tak? No wtedy akurat miałem tą sytuację z dziewczyną w klubie, tak? No i kiedy ona już zaczęła do mnie pisać po tym zaskakującym SMS-ie po tygodniu, że stoję u niej pod drzwiami, pod klatką, to ja zacząłem ją olewać. Kiedy widziałem, że jej zainteresowanie w rozmowie rośnie, to odpisywałem jej w taki sposób. Aha, albo okej. I widzisz, zacząłem jej robić dokładnie to samo, co ona robiła mi, tak? I efekt był taki, że ona się wtedy jeszcze bardziej nakręcała i chciała jeszcze więcej ze mną pisać. Rezultat był taki, że dziewczyna po jakimś czasie także się zakochała. Dlaczego ci to opowiadam z tymi SMS-ami i z tym, żeby tak kontrolować tą rozmowę z dziewczyną? Ponieważ zawsze, kiedy staram się poderwać albo uwieść jakąś dziewczynę, to staram się wejść do jej głowy. I staram się, żeby to ona sama zaczęła myśleć o mnie. I zawsze staram się coś takiego sprowokować. Widzisz, nawet jakbym poszedł na imprezę i spotkał swoją byłą, którą chcę odzyskać, to gdybym spotkał ją gdzieś na imprezie, to pewnie nie pokazywałby mi zbyt dużo zainteresowania, ponieważ dla kobiety coś takiego jest zbyt nudne i przewidywalne. Jak dajesz jej się cały od razu na tacy, jak cały pokazujesz jej zaangażowanie, inicjatywę, intencje, to często to po prostu
po dłuższym czasie robi się nudne, tak? Oczywiście, no są, mogą być przypadki, że spotkasz swoją byłą w klubie, wlądujecie w łóżku i wszystko się nakręci. Natomiast ja zawsze wolę ugryźć tego typu sytuacje od innej strony. Wolałbym uśmiechnąć się gdzieś tam do mojej byłej w klubie, na imprezie i po prostu wyjść z tej imprezy. Widzisz, co jej wtedy robisz. Z jednej strony uśmiechasz się, pokazujesz jakieś zaangażowanie, intencje, ale z drugiej strony ona pewne rzeczy ma niedopowiedziane. I dlatego taka dziewczyna często sama podejmuje akcję, wysyła SMS-a. A ten pojedynczy SMS, oczywiście to też po jakimś czasie jest jakiś nawyk. Więc jak ona zaczyna ci pisać te SMS-y, no to przyzwyczaja się do tego. Zaczyna myśleć może o tobie jako o swoim chłopaku. Może zdawać sobie ona wtedy pytania w głowie, czy on mnie lubi, czy on się chce ze mną spotykać, jak jej nie odpisujesz na SMS-y. Więc naprawdę naucz się tego, a zobaczysz, że twoje relacje z kobietami ulegną natychmiastowej poprawie. Jak ja obserwuję gości, którzy mają problemy z kobietami, to oni są często tak zdesperowani, że dostają SMS-a od dziewczyny i odpisują po 5 sekundach i jeszcze się zastanawiają przez pół godziny, czy dobrze odpisali. Widzisz, ja nie mam takiego problemu. Jak dostaję SMS-a od dziewczyny, to spokojnie, dokończę jazdę samochodem, czasem jej nie odpiszę przez 3 godziny, ale jak już jej nawet odpisuję, to jej odpisuję bez namysłu. Piszę jej OK na przykład, albo spoko. I to jest ta różnica, bo może... OK, zadam ci proste pytanie. Czy ty się zastanawiasz często, co odpisać dziewczynie? Czy ty kombinujesz, co jej odpisać, tak żeby cię polubiła? Jeśli właśnie myślisz w taki sposób, no to już pokazuje, że ty nie masz właściwego mindsetu, jeśli chodzi o uwodzenie i podryw kobiet, no bo ty starasz się ją na siłę zainteresować. Poprzez to oczywiście wpadasz w niepotrzebną analizę rozmowy, no i dziewczyna to widzi, że ty nie jesteś w tym wszystkim naturalny. Natomiast goście, którzy mają super efekty w kontaktach z kobietami, oni często odpisują dziewczynie bez namysłu, bez jakiejś tam analizy. Po prostu nie przywiązują aż do tego takiej dużej uwagi, bo wiedzą, że dużo bardziej liczy się działanie z kobietą i takie prowadzenie, żeby to właśnie ona cały czas myślała, czy ty ją lubisz, żeby ona się zastanawiała nad tym, czy ona tobie się podoba. To jest dużo bardziej istotne. Więc komary mnie zaraz zjedzą, ale ty się nad tym zastanów i po prostu wprowadź to do swoich relacji z kobietami. Ja myślę, że to wideo powinno ci dać do myślenia. Oczywiście powód, dlaczego dziewczyna jest niedostępna, może być różny. Może ona teraz nie chce poznawać żadnego faceta, może jest zrażona do facetów. Niemniej jednak, tak jak mówię, wiele kobiet ma takie podejście, że to facet pierwszy powinien pisać, ma taki syndrom księżniczki. No ale uważaj na to pisanie, nie przesadź ze zbyt dużą ilością SMS-ów, z pokazywaniem zbyt dużego zainteresowania, bo to się źle skończy. Jeśli to wideo ci się podoba, to zasubskrybuj kanał. Wejdź także na stronę uwodzeniekobiet.pl, jak podasz swojego maila, to ci będę podsyłał co tydzień dużo więcej tego typu materiałów. Dzięki za wysłuchanie. Do usłyszenia. Cześć.